501-31. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą Program Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego. Z terenu naszej gminy do programu zgłosiło się 44 osób. Odpady azbestowo-cementowe zostaną odebrane od mieszkańców w okresie październik-listopad 2014 po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę. W ramach utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Drobin o nawierzchni żużlowej w miesiącu sierpniu i wrześniu nawieziono około 350 ton żużlu na drogi w miejscowościach Kłaki, Świerczyn Węchy, Świerczynek drugi, Tupadły i Wilkęsy. Decyzja, na który odcinek drogi zostanie przeznaczony żużlem, należała do sołtysa i mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia około 30 500 zł. Płatność z funduszy sołeckich w miejscowości Kłaki, Świerczyn Węchy, Świerczynek drugi, Tupadły i Wilkęsy. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży w miejscowościach Karsy, uczęszczających do zespołu szkół w Drobinie i miejsko-gminnego przedszkola w Drobinie, w miesiącu wrześniu bieżącego roku na zlecenie burmistrza miasta gminy Drobin zostały postawione wiaty przystankowe, wierzchówki, na przystankach autobusowych w Karsy. Zamontowanie wiaty w znaczący sposób podniesie komfort oczekiwania uczestników dojeżdżających do szkół autobusem szkolnym. Koszt przedsięwzięcia 7380 zł, z czego 6000 płatność z funduszu sołeckiego miejscowości Karsy. Pozostała wartość płatność ze środków gminy, a więc te środki były z funduszu niewystarczające, w związku z powyższym gmina musiała dołożyć. Zorganizowano drugi etap zadanie żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Drobin. W ramach zadania w celu wyrównania i nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych nawieziono około 2700 ton żwiru. Żwirowanie objęto zakres w miejscowościach Biskupice, Borowo, Brzechowo, Chudzynek, Cieśle, Chudzyno, Dobrosiewice II, Kozłowo, Kozłówko, Puchary, Kowalewo, Maliszewko, Nałachowo, Bocz, Nagrupie, Olszynie, Niemczewo, Nowa Wieś, Nowa Wieś Sienki, Sokolniki, Świerczyn, Świerczyn Węchy. Wartość około 50 tysięcy złotych, w tym 65% to fundusz sołecki. Pozostałe około 15 tysięcy płatność ze środków gminy. Burmistrz miasta i gminy, mając na uwadze porządek publiczny i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej w Cieszewie, zlecił opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej w Cieszewie. W dniu 6 października zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome wyżej wymienionej drogi. Koszt przedsięwzięcia 4000 zł. Płatność z funduszu sołeckiego. 9 października odbyły się bezpłatne konsultacje mobilnego punktu informacyjnego Funduszu Europejskiego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach mobilnego punktu informacyjnego. Łącznie konsultant pani Justyna Pesta udzieliła 8 bezpłatnych konsultacji na temat programów operacyjnych. 10 października z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie z likwidatorem spółdzielni mieszkaniowej Drobinianka w Drobinie, przedstawicielami Centrum Wierzytelności Mieszkaniowej PKO w Warszawie, PKO BPS-a Zespół Wierzytelności Mieszkaniowej w Płocku. Ustalono, że likwidator wystąpił do gminy z wnioskiem o podział działek, chodzi krótko mówiąc o dokonanie pewnych roszad, zamian, tak, żeby budynki, które stoją, są własnością spółdzielni
mieszkań nowych stałych na działkach spółdzielni mieszkaniowej, a działki, które gmina jest zainteresowana, przejmie te zostały przez gminę. Również tutaj rozmawialiśmy o drogach osiedlowych w celu odzyskania ich na rzecz gminy, tak żeby stały się gminnymi, po to, żebyśmy mogli je remontować i w nie inwestować. 13 października udział burmistrza miasta i gminy Drobny w uroczystościach poświęconych kaplicy w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Tchorzu. 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Nagrody burmistrza miasta i gminy Drobny otrzymali jeden nauczyciel zespołu szkół w Drobinie, jeden nauczyciel zespołu szkół w UMW w Probostwie i dyrektor miejsko-gminnego przedszkola w Drobinie. Października, proszę Państwa, dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Drobinie przy ulicy Tupackiej 8 na rzecz dotychczasowego najemcy z 95% bonifikatą za kwotę 1985 zł. No i ostatnia informacja. W dniu 29 października, a więc proszę Państwa wczoraj, wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Drobin decyzja wojewody płockiego stwierdzająca nabycie przez miasto i gminę Drobin działki o numerze ewidencyjnym 7/3 położonej w Morowie. Jest to tak zwana decyzja komunalizacyjna, która potwierdza nabycie boiska sportowego w Morowie przez miasto i gminę Drobin. Także jest to dobra informacja dla sportowców, jak i również sołtysów, mieszkańców, którzy chcieli przeznaczać środki na boisko sportowe. Niestety nie można było tego zrobić z uwagi na to, że nie było to własnością gminy. Dziękuję Panie Przewodniczący.